tak, drodzy Państwo, pięknie pożegnał się z nami nasz gość prowadzący numer jeden, czyli Rimo Delia. Ten album dziś jeszcze dla Państwa będziemy rozdawać, ale to za chwileczkę. Teraz bardzo pręciutko rozdamy 5 podwójnych zaproszeń na etnofazę w Iguanie już w najbliższą sobotę, czyli mundialowe smaki. Na specjalną etnofazę w Iguanie. Tak naprawdę teraz zapraszamy bardzo gorąco, bo od początku prezentujemy różne kraje. Mieliśmy Indie, mieliśmy Hiszpanię, Brazylię, Kubę, Brazylię, Meksyk ostatnio. A Afrykę prezentujemy jako kontynent w związku właśnie z tym mundialem, z tym, że ten miesiąc od 11 czerwca do 11 lipca to jest po prostu cały świat będzie patrzył na ten kontynent, no i smaki będą jak zwykle muzyka na żywo, wystąpi nasze trio Dziolof plus Bonua z swoimi tancerzami, bardzo warto zobaczyć ten spektakl. Kuchnia, bardzo smaczna kuchnia. Na pewno Państwo kojarzy te restauracje na Saskiej Kępie. Będą obrazy piękne. Myślę, że tutaj dorzuci ambasada RPA kilka gadżetów. No i plus nasza podróż dookoła Afryki, nie tylko dookoła świata, moja i Sebastiana. Więc zapraszamy serdecznie. Bardzo serdecznie, tak. Do klubu. Kto ma ochotę, drodzy Państwo, to zapraszamy już teraz. Już zapewniona. Na pewno. No pogoda już teraz będzie. Już koniec deszczem. Ma być tak, jak jest. No dziś trochę chłodniej, ale jeszcze dwa dni temu było porządnie. I klubowe małparadio.pin.pl, tak, klubowe małparadio.pin.pl, kto ma ochotę, bez pytania, tak, to pierwszy, może nie, to pierwszy ten lepszy, tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praniu, drodzy Państwo, 5 podwójnych zaproszeń już czekało, teraz zapraszamy. A my, drodzy Państwo, mieliśmy gościa, a teraz tak, dla równowagi, teraz mamy dwie panie. Śmieszne, piękne, uśmiechające się już jedzą teraz. No ale wiesz, ale... Sam. Dwie panie, a tak naprawdę to jest... Ale to my mamy równowagę teraz, bo nas jest dwóch i są dwie panie. Przepraszam, zajmuję ciapkę do głowy. Przepraszam cię, szanowny kolego. Tak naprawdę mamy pewną, jakby to nazwać, kontynuację, bo Hubert mówi o klimatach brazylijsko-polskich, bo to polskie tam były. A dziewczyny przychodzą do nas z... połączą trzy kontynenty, przynajmniej ze dwa kontynenty połączą, tak? Tak. Proszę się elegancko przedstawić. Magda Biernacka. I Karolina Abramowicz. Tak, Magda i Karolina chcą dzisiaj nam powiedzieć o sembie, o muzyce zouk, o kuduro, generalnie wszystko, co jest związane ze starą i współczesną Angolą. I kiedy mówimy o Angolii, to wiemy, że tak naprawdę jest coś takiego jak kultura luzofoniczna. Te były kolonie Portugalii są bardzo mocno związane z Portugalią i jeszcze mocniej związane, jeszcze wcześniej z Brazylią. Tam po drodze jest trochę Gwiny, aby Bissau się pojawia, troszeczkę Wyspy Zielonego Przylądka, więc dziewczyna jest jeszcze naszymi gośćmi prowadzącymi. Tak, macie więc teraz będzie piękna podróż. Tak. Rozpoczynamy od... Rozpoczniemy od zouku. Zouk akurat nie jest angolański, pochodzi z francuskich Antylii, ale jest ważny bardzo dla kultury i muzyki angolańskiej, ponieważ właśnie z zouku i połączenia z sembą powstała kizomba, która teraz jest bardzo, bardzo popularna w Europie i w Polsce też już jest. Tak więc zouk w języku kreolskim w ogóle oznacza imprezę i festiwal. Powstał w latach 70. i takim głównym przedstawicielem tego nurtu był zespół Kasaf. Ludzie z Gwatelupy i z Martyniki. Oni unowocześnili ten styl, dodali trochę elementów salsy i reggae. I teraz możemy sobie posłuchać, jak właśnie to wyglądało. Zouk. Believe me,
do mięsa, fokusa węgla, mleka, kawyc i błęd, wojsy balę, świadomy, beży się z panem, wolna władza ule, utupity, nauki stałe, i stałe, ten zespół, ten wykonawca, ten projekt muzyczny jest bardzo, bardzo znany wszystkim z Państwa, jeśli jest u nas pewien gość, Steve, czyli Stefano Sandali, ale dziś no, przyniosły ten utwór nasze panie. Tak. Dokładnie, był to Zouk ze swoich początkowych lat, natomiast do dnia dzisiejszego on bardzo rozwinął się i ewoluował. Oczywiście wpływały na niego wydarzenia i muzyczne, i kulturowe z całego świata, wpływy muzyki europejskiej, amerykańskiej. W tej chwili on brzmi bardziej, jest troszeczkę zbliżony do R&B. Posłuchamy za chwilę, jak właśnie brzmi on w dzisiejszym wydaniu. W tej chwili jest styl bardzo rozwijany i popularyzowany przez artystów głównie z Zielonego Przylądka, mieszkających w Holandii czy we Francji, jak Susanna Lubrano, Nelson Freitas czy Kajsza, pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo. I teraz chciałybyśmy puścić utwór Nelsona Freitasa z najnowszej płyty wydanej w tym roku, która odnosi coraz większe sukcesy i w tej chwili Nelson jest na europejskiej trasie właśnie promującej tą płytę. Właśnie, czyli będziemy promować hit za chwilę. Tak jest, dokładnie. Już promujemy. Thank you.
Ти маш летра дики и алфавет. От имам джи. На да почна бранки пред со. Буподивка тантирма лига. Да мора тиртин да лига. Мас боба е пал-пал кеш. Кежу сам кундош треж ма каким шинде. Етни ви кетра тут ме са фой. Етни ви кре онгаш па заду. Jak ten czas leci, jeszcze przed chwilą witaliśmy się z Państwem godzinę wcześniej, no ale jeszcze mamy czas, 55 minut, słuchają Państwo Radia PIN, programu Etnofaza. Ja tylko przypominam, że jeszcze jest szansa, aby zdobyć zaproszenie do Iguany na najbliższą sobotę, czyli Etnofaza i Iguana Lunch zapraszają na smaki, tym razem będą to mundialowe smaki Afryki, tak. Dzisiaj też jesteśmy w Sausie z Afrysy, dzięki dziewczynom, które tutaj przyszły z muzyką przede wszystkim angolańską. Właściwie nie wiem, który przymiotnik jest angolańska czy angolska. Oba poprawne. Oba są poprawne, no tak. Dzięki. Więc... To taka krótka lekcja polskiego. Nie. Obie formy funkcjonują w mojej głowie, tylko... I obie poprawne, tak, więc nie ma problemu. Jedna jest nie ten.